Uroczystą sesję rozpoczniemy od odegrania hymnu państwowego, który to hymn wykonają połączone orkiestry Dęte OSP Turek oraz orkiestra OSP Dobra Drzewnice, które bardzo serdecznie witam pod batutą pana Eugeniusza Grzelaka. Nazywam się Tadeusz Gebler, jestem przewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego i mam zaszczyt i przyjemność w imieniu koleżanki przewodniczącej i kolegów przewodniczących samorządów Powiatu Tureckiego poprowadzić dzisiejszą sesję. Dziękuję Wam za zaufanie. Czyniąc swoją powinność, otwieram uroczystą sesję połączonych Rad Samorządów Powiatu Tureckiego zwołaną dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku chciałbym przywitać przewodniczących rad wraz z radnymi, starostem, burmistrzów i wójtów poszczególnych samorządów. Jordan Peterson, kanadyjski psycholog, powiedział takie zdanie: stworzyć coś pięknego jest naprawdę trudno, ale naprawdę warto. W Wielkanoc tego roku pozwoliłem sobie przesłać do obecnych tutaj przewodniczących rad naszego powiatu list, w którym pierwszy raz przedstawiłem swoją propozycję, aby zorganizować uroczystą sesję połączonych rad z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. No i oto jesteśmy. Można brawa, bo to było trudne zadanie połączyć wszystkie te samorządy i zorganizować to. I dziękuję Wam za Wasz pozytywny odzew i działania. Dziękuję wszystkim samorządowcom ze wszystkich rad, staroście, wójtom oraz burmistrzom za to, że umieli wznieść się ponad wszelkie podziały i przeciwności i przybyć tutaj, aby wspólnie świętować tak ważne dla Polski wydarzenie. W dniu 11 listopada 1918 roku po rozbiorach i 123 lata niewoli po powstaniach i wyniku heroicznej, bohaterskiej i pełnej poświęcenia walki nieugiętych Polaków, wolna Polska powróciła na mapę świata i narodziło się na nowo państwo polskie. Włączając się w ogólnonarodowe obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, Zgromadzenie Samorządów Ziemi Turkowskiej, Rada Powiatu Tureckiego, Rada Miasta w Turku, Rada Gminy Turek, Rada Gminy Malanów, Rada Gminy Władysławów, Rada Gminy Brudzew, Rada Miejska w Dobrej, Rada Gminy Przykona, Rada Miejska w Tuliszkowie, Rada Gminy Kawęczyn upamiętnia moment, w którym nasza ojczyzna po 123 latach niewoli powróciła w 1918 roku jako wolne państwo na mapy świata.
Zobaczę.